Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy oczywiście sobie powolutku do naszego crafterka i znów nie pamiętam co miałem zrobić, ale widzę, że mamy tutaj ekstraktor rudy. Ruda tańczy jak szalona. I tak, na czym my skończyliśmy? Mamy bodajże nowy ekstraktor aluminium. Nawet chyba dwa. I wszystko byłoby w porządku, jak najbardziej. Wszystko pięknie, ładnie, tylko. Tylko. Nie pamiętam, co chciałem robić. W poprzednim odcinku znaleźliśmy, z tego co pamiętam, różne rzeczy typu. Czym sobie weźmiemy. Żelazo jest mi już niepotrzebne. O, nauczyłem się nowego skrótu, tak, dokładnie. Znaleźliśmy ostatnio złoże uranu, które jest w tamtą stronę i pewnie będziemy chcieli również zacząć eksploatować tam. Zapytacie mnie dlaczego? Z tego powodu, że w sumie jedyne co nas ogranicza w tej chwili w tej grze to jest właśnie energia. A jak wiadomo, uran to jest właśnie energia. No ja mówię na przykład już o tych reaktorach, bo te reaktory są dosyć drogie, z tego co pamiętam. Manipulator DNA, no właśnie, 5 sztuk kwarcu pulserowego. Do czasu, gdy nie zrobię teleportów, będzie to dosyć trudne do osiągnięcia, ale myślę, że damy bez problemu radę. Dobra, aluminium mamy, to sobie możemy odłożyć. Tytanu też mamy 2 sztuki, wow, dużo. Żelazo, krzemik też sobie niech tam wpada, kobalt też luz, no i magnes. No ogólnie nam troszeczkę się te rzeczy pokurczyły. Poza tym, kochani, poza tym. Ja już wam ostatnio mówiłem, że jestem typem osoby, która po prostu jest leniwa dosyć. I tak skrzynki ogarnąłem sobie, kurwa jak jest ciemno. Skrzynki ogarnąłem sobie mniej więcej na mapce, którą mam teraz na trzecim monitorze. I tam zapewne niedługo pójdziemy. Mamy 50% tych owadów. Mamy 50% tych owadów, więc spoko luz. To możemy sobie już przenieść nawet. I ogólnie mniej więcej kojarzę, gdzie mogą być kolejne skrzynki. I chyba wydaje mi się, że również mniej więcej wiem, gdzie może być secret. Secret, który jest tutaj ukryty. Dwie sztuki tym się przydadzą. Uran możemy sobie odłożyć bez problemu. Tak? Yep. UPIA. Tylko no niestety, kurde, jest noc. Już jest dzień. Staje dzień. Podobno ten secret znacznie łatwiej jest znaleźć na samym początku gry. Bo nie ma wody. Jakiś dziwny dźwięk słyszałem? Dziwne. I ten El Secreto gdzieś jest podobno tu. No teoretycznie jest naprawdę wręcz nie do znalezienia. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze w tej wersji gry jest. On jest podobno ukryty. Że niby gdzieś tu jest jakaś ściana niewidzialna. Gdzieś. Podobno. A czy to prawda? Czy to prawda? Czy jest tu secret? Mówię, nie wiem dokładnie, gdzie może to być, więc ja tak w sumie troszeczkę po macoszemu tutaj latam. O Jezu, nie strasz mnie. Inkubator, mamy inkubatorka. Zaraz sobie to też ogarniemy. No tutaj nie widzę. Tutaj nie widzę, tylko właśnie nie wiem, czy jest tam, czy to jest tu, ale to jest chyba tutaj gdzieś. Gdzieś chyba tu. Gdzieś chyba tu. Ja tą latarkę mam włączoną, bo jestem ślepy jak kret. Gdzie to może być? Ja wam tak tutaj troszeczkę przynudzam pod tym względem, ale myślę, że co po niektórzy z was chcieliby wiedzieć, gdzie jest ten secret. Wow. Co się stało? Się. To jest jakaś fake ściana. Co tu się dzieje?
To już nie jest fake ściana, rozumiem. No, latanie pod mapą, tego jeszcze nie było. No, panie twórco. Tak to być nie będzie. Macie odcinek z eksplorowania podziemi. Wow. Kurde, boję się, że jak wyjdę stąd, to już nie wejdę. Na szczęście chyba nie. Panie twórco, żeś pan troszeczkę tu skasztanił. Aczkolwiek no mamy szybkie przejście do mapy. Ja wiecie co, mi się wydaje, że ten secret jest już po prostu nieaktywny. I co, zablokowałem się, tak? Aha. Chyba się zablokowałem. Może i nie. Tam jest jakaś po prostu ściana. Niski poziom tlenu, wow. Aż tak? Krytyczny poziom tlenu. Ej, nie wiem. Ten chyba secret jest już nieaktywny. Ten secret jest chyba nieaktywny. Ale dobra, w sumie dobrze wyszło. Ile stąd wyjdziemy, prawda? Jak stąd wyjdziemy... A w ogóle możemy tutaj budować? To jest ciekawe. Czy my możemy tutaj coś zbudować? Możemy tu budować, wow. I to jest żelazo wydobywane. Tego jeszcze nie grali. Tam jest tlen. Też trzeba zapamiętać. Dobra, zobaczmy tu, czy cokolwiek wykryje. Niestety również tutaj nie ma nic. Nie wiem jak nazwę ten odcinek, ale na pewno zbugowany. Zbugowany odcinek. Wow, wow, wow. Gdzie my tu jesteśmy? A ja wiem gdzie weszliśmy, dobra. Za przeproszeniem od dupy strony. Tam powinien być chyba jakiś nawet nasz... Nie, to nie jest nasz. Jesteśmy... Kurde, nie wiem. To nie jest Red Desert. A, koło aluminium wyszliśmy. Cracked Spires. Dead Desert. No dobra, to jednak tego secretu nie będzie. Ale macie pokazane, co jest mniej więcej pod powierzchnią. Co jest pod powierzchnią? Teoretycznie możemy tam sobie stawiać różne ekstraktory, więc luz. No i wiadomo, tam będzie przejście zrobione. I będziemy z niego korzystać. Jak najbardziej. Ja jestem raczej tego zdania, że jeżeli twórcy czegoś nie zablokowali, to jak najbardziej możemy z tego korzystać. Nie będę wam ściemniał. Dają, to korzystam. I jeszcze jedno. Tu jest gdzieś w teorii. Teorii, skrzynka. O ile my jej nie wzięliśmy, bo ja nie pamiętam. Naprawdę już nie pamiętam, czy to było brane, czy nie było brane. Gdzieś tu. Ona jest gdzieś ukryta. Ona jest gdzieś ukryta, o ile my jej nie wzięliśmy oczywiście. Mam nadzieję, że nie. Tu nie ma. Tu też nie ma. Może jednak ją wzięliśmy? Cholera. Teraz już zgłupiałem pod tym względem. No najwidoczniej jej nie ma. Nie ma tej skrzynki. Albo ja jej nie widzę. Jeżeli ja ją omijam gdzieś tutaj, to was przepraszam. Ale ja jestem taka lama trochę. Tam jej nie ma. Nie wiem, czy ona gdzieś tutaj nie była właśnie. Możliwe, że ją wzięliśmy po prostu. No trudno. Możliwe, że została już wzięta przez nas.
Patrzę cały czas na tlen, żeby teraz się nie obudzić z ręką w nocniku, ale... No nie, tutaj nic, a nic nie ma. Tutaj również nie. Tu coś, nic? No przeszukam już tu do końca, ale... Chyba, że gdzieś tu. To jest tylko wejście pod mapę. To jest tylko chyba wejście pod mapę. Yep. Tu jest wejście pod mapę, dokładnie pod tekstury. Bo nawet pod mapę się wejść nie da. No dobra, to tutaj ogólnie powinna być skrzynka, ale ja jej nie widzę. Ja jej tutaj nie widzę, więc nie będę się zbytnio rozczulał na ten temat. Wracamy oczywiście do naszej bazy, bo jesteśmy głodni. Znaczy, no głodni tak 2 na 10, ale na pewno spragnieni i mamy chęć oddechu. Mamy chęć oddechu. Sobie tytan od razu wrzucimy. Niech to się dalej robi. No i fajnie nam to wszystko teraz zaczęło schodzić. Fajnie nam zaczęło to schodzić, jak najbardziej. Osm, uran, wszystko jest git. Tu już super stópki kolejne są. Elegancior. Dobra. Kolejny plan. Nie ma tu mapy, zapomniałem, kurde. Kolejny plan jest taki, że możemy chyba zrobić sobie teraz ten inkubator. Inkubator. Energia minus 215 na sekundę. Dobra. Co potrzeba do inkubatora? No, wszystko nawet mamy. Tak? Nie, to są duży mięśnik. Kora drzewa, nawóz T2, super stop. Super. Nie wszystkie. Jeden. Super stop. Nawóz T2. Tlen 1 i kora drzewa, która jest gdzieś w tą stronę. Tą stronę. Dawno nie brałem tej kory drzewa. I możemy zrobić sobie... O właśnie, to się jeszcze pod R-ką na przykład przesuwa. To też dobrze wiedzieć. Ja cały czas robiłem to scrollem. Dobra, na razie tu. Wiem, że robię to wszystko w jednym miejscu. Cóż, trudno. Pokaż receptury DNA. Larwa motyla Azurae. Mamy chyba larwę pszczoły tylko. Znaczy, nie, niezwykłą larwę, przepraszam. Pospolita larwa i mamy niezwykłe chyba. Mutagen i nawóz. Tak. Tylko czy mamy mutageny? Mamy... Nie, to jest próbka bakterii, to nie jest mutagen. A do mutagenu co potrzeba? Ukoleteli, nabój, metanowy i siarka. Nabój metanowy. Gdzie to było? Próbka bakterii, nabój metanowy. Dobra, mamy wszystko chyba. Tak? Tak. I zobaczmy sobie, co nam z tego wyjdzie. Otwórz inkubator. Aha, w ten sposób. Jedwabny robak. To nam da jedwab. Larwa motyla pęga. Larwa pszczoły. Dobra. Lecimy z tym koksem. Dobra, to się chyba bada. Wzrost 0%, tak? Tak, nadal 0. Możemy sobie bakłażany... W ogóle właśnie... Hodowca żywności T2, nawóz i super stópka, bo tego ostatnio troszeczkę sobie podblokowywaliśmy. Nawóz T2, tak? Nie, nawóz, tak? Tak, nawóz i butelka wody. Kurde, ale ja mam słabą pamięć. Ja pierdzielę, ale żeby aż tak? Dobra, rozbierzemy sobie te nasze bakłażany, bo one i tak są... Źle poustawione, moim zdaniem. Bardzo spadają powoli FPS-y. Dobra, mamy to tutaj. Nie chce się zmieścić.
Dobra. Mi się nie zmieści. Jak się popieści, to się zmieści. I to jest hodowca żywności T2. Szybkość wzrostu 1.1, szybkość wzrostu 0.6. Ej, to prawie dwukrotność. Prawie dwukrotność. Szansa na zyskanie nasion 100%. No właśnie, a co to jest za problem? Nie no, chyba szybciej. Tu ile mamy? Wzrost 0%. A, nie kliknąłem, kurde. Już jest 4. I wiecie co, ja będę się chyba starał poprzenosić trochę tutaj te sprite, bo naprawdę ich jest już dużo tutaj. Tu się dużo na ekranie dzieje, bardzo dużo na ekranie się dzieje, zobaczcie zresztą. I moja karta graficzna chyba już powoli nie wyrabia. W to, że Protek nie wyrabia, to nie wierzę akurat. Ale karta już jak najbardziej może nie wyrabiać. Ej, jak to na się napokorzone? Mam tyle? Co? What? Zjedzmy to. Ja miałem jeszcze jeden zrobić, dobra. Jeszcze jednego hodowcę żywności. Ej, wracaj. Panie Bokłażan, dziękuję, dzień dobry. Ciebie rozbierzemy. Tu niech będą same bakłażany. A tu będzie fasolka. Po bretońsku. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Jak to wraz 0? Jedwabny robak. Co? What? No! Nie chciałem jedwabnego robaka. Chciałem pszczołę. No i co, ja to teraz gdzieś mogę użyć? Czy ja to gdzieś mogę teraz użyć? Autorzemieślnik? Nie. Manipulator DNA? Nie. Rozsiewacz drzew? Tego też nie zrobiliśmy. Co to leci? Oh no! Anyway. W wodzie też mnie dopadniecie? Chyba tak. A to gałgany. Wow, co tu się dzieje? O, szybko, wchodzimy do bazy. A teraz to już napierdalajcie. Teraz to śmiało. Ulaj dusza, piekła nie ma. Weźmiemy sobie kolejnego robaka, może uda nam się teraz pszczołę zrobić. Mutagena nie mamy. Mutagenu nie mamy. Ej, ale czemu oni nas napieprzają, skoro mamy to terraformować? Próbka bakterii. Próbka bakterii, jak się robiło? Woda. A, to możemy... Kurwa, nie chciałem tego. Trudno pokazywało, że już jest... A, jest jedna woda, faktycznie. Przestań drżeć, bo mi się niedobrze robi. Dobra, mamy to. Próbka bakterii chyba nawet gdzieś tu jest. A może i nie ma? To będziemy mieć. To mamy jedna siareczka i jest git. I jest nasza Essa. Aluminium możemy odłożyć. Żelazo w sumie też. To jest tytan, nie. Tu jest żelazo. Dobra, bierzemy tu jedną siarkę i idziemy robić kolejny mutageno. Próbka, mutagen. I wszystko. I zobaczę, czy ja czegoś przypadkiem nie wybrałem. Ale kto to wymyślił takie same. Ej, czekajcie. Bo tutaj jest kilka rzeczy.
Tu jest motyl. Czy motyl? Pszczoła chyba narysowana. Tu jest motyl. Tu też jest motyl. Nie odnaleziono. Co? Co tu się dzieje? Jak to nie odnaleziono? Ja czegoś nie wiem. Nie, no to są drzewa. Tylko i wyłącznie drzewa. Jedwabny robak już jest zrobiony. Ja czegoś tu chyba nie rozumiem. Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Dobra, mniejsza. Robimy rozsiewacz drzew. Gdzie jest rozsiewacz drzew? Rozsiewacz kwiatów, nasion, trawy, bla, 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 bla. Rozsiewacz drzew mi jest potrzebny. Where is it? Where is it? Rozsiewacz drzew jest tu. Próbka bakterii. Próbka bakterii, czyli znów musimy wziąć galony i 3 wody. To jest mutagen już niestety. I czy ja mam wszystko oprócz tego? Druga plastikucha była, kora drzew chyba też była. Zrobimy sobie kółko. Pyk. Tu weźmiemy sobie korę. Tu weźmiemy sobie korę. Nie tą śpiewaczkę, spokojnie, nie przejmujcie się. Nie, taka kora nam straszna. I tak, super stópka i bioplastik. I mamy rozsiewacz drzew. Drzew. Ja sobie gdzieś to dalej walnę, bo naprawdę, naprawdę, tak blisko bazy nie jest to wskazane. Nie jest to wskazane. A czemu ja tego nie mogę tu? Gdzie to postawić? Umieść to tu nasionko drzewa, by hodować swoje pierwsze drzewa. Umieść na powierzchni wody? What? Naprawdę? Na powierzchni wody? To ja wolę to tam rozwalić wszystko, o tu. No problem, to znaczy, no spoko, no tylko nie wiem jaki to jest sens. Mamy jakieś w ogóle nasiona drzewa? Blokowane osiągnięcie jungle. Welcome to the jungle. Nasiona. Lirma. Lirma to my mamy, ja wiem. Lirma to my mamy. Nasiona kolejne. Nasiona drzewa i terra. Mamy jedno nasionko drzewa, świetnie. Tusk, zostajesz. A jak mnie wkurzysz, to w ogóle wylatujesz. Ej, ja jeszcze mam pewien pomysł. Zaraz się z wami podzielę tym pomysłem. No i zobaczymy, jak te drzewa będą się rozsiewać. Czy one się będą rozsiewać w jakiś specyficzny sposób? Na wodzie, nie wiem, na brzegu? Trochę bez sensu. Trochę bez sensu. No i właśnie, to chciałem zobaczyć. Już wam mówię. Potrzebujemy jeszcze jedną korę drzewa. Ale kora drzewa chyba była gdzieś tutaj, prawda? Czy nie było? Nie było. A może była tu? Ej, uwaga. Nie było. Dobrze, to nie jest problem. W końcu ta kora drzewa się przydaje. Przynajmniej stąd. No, akurat jedna została. Świetnie. I... co Shiro sobie wymyślił? Ja o tym myślałem już wcześniej. Tylko ja o tym zapomniałem. Co się zdarzy, jeżeli użyjemy mutagenu, kory drzewa i złotego nasiona? Nasiona drzewa pleom. O, ciekawe. Coś się robi. Tak samo, jeżeli chodzi o... Tylko czy my to gdzieś mamy? Nasiona Shanga, nie? Nulny był chyba dosyć takim... easy. O, tu są jeszcze linfolia. Czy my teraz tego nie badamy? Nie, pleom. Linfolia, bla bla bla. Lirma, Pastera i Shanga. Lirma, Pastera i Shanga.
Lirma, Pastera i Shanga. Tuska nie było. I pas i Nulny nie było. Tych dwóch nie było. Jeszcze. O! Roślina Ormea. Orema. Z tego co pamiętam, tutaj było chyba 600%, tak? Ten tlen. Tak, 600. No dobra, zaczekamy, zobaczymy. Może się coś nawet dowiemy. Ormea, właśnie. Jak to wygląda? Panie generale, proszę mi pokazać, jak to wygląda. Czemu tu nie ma drzew? Gdzie są drzewa? Rozsiewacz drzew. No dobra, fajnie, tylko o. Wzrost 0%. A ktoś tu mnie ewidentnie w chuja robi, tylko nie wiem kto. Czy ja po prostu muszę mieć to gdzieś blisko? Nie wiem, mam tutaj na przykład dać. I co, i stąd zasiewać? Wzrost jest nadal... O, jest 1%. Jest 1%. Gdzie te drzewa rosną, to ja już kurde nie mam zielonego pojęcia. No ale dobra. Dobra, spoko, luz. Może pod wodą sobie rosną. Też tak być może. Kto w ogóle wymyślił, że to musi być na zewnątrz? Kto to wymyślił, nie wiem. 125, to też ma 125. Czy urosło nam to już? Au, lag. 62%. Au, lag. Au, 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 au. Co tu się dzieje? Halo? Za dużo się dzieje. Chłopaki mają jeszcze tu definitywnie problemy z optymalizacją tego wszystkiego. Dobra, to jest chwilowe, spokojnie. Tylko sobie zjemy. Solkę sobie zjemy, a ja muszę zrobić tutaj porządek. Muszę zrobić porządek, bo tu się za dużo. Tu jest za dużo tego wszystkiego. Naprawdę, tu jest za dużo. Tu jest za dużo. Tusk nawet prowadzi. Już trochę lepiej jest. W ramach tego możemy na przykład to postawić gdzieś tutaj. No tutaj rzadko chodzimy. Tutaj rzadko chodzimy, więc możemy sobie na tutaj zrobić, nie wiem, kurwa, cały... wszystko. To się naprawdę robi pod spodem? No nie. 12% wzrostu. O, tu jest drzewko, czyli to musi być po prostu przy. Zresztą nic nie szkodzi nawet, jak zrobimy sobie tak w jednym miejscu. A co mi tam? Opa. Nawet tego Tuska posadzimy, a co? O Jezu, co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem? Ojej, ale będę żałował tych słów. Posadzimy Tuska. Nie, nie bijcie mnie tylko, proszę. Tak, 125 było. Było 125. Jak ktoś posadzi Tuska, to na pewno nie ja. Spokojnie. O! No i są te FPS-y lepsze. Nie no, chłopaki muszą troszeczkę tych partiklów się chyba pozbyć. Bo tego jest naprawdę za dużo. Tego jest za dużo, robi się tutaj... No, zresztą zobaczcie, to jest duża trawa, bardzo duża trawa. Tutaj te partikle wręcz... wylatują. Te partikle wręcz tu wylatują. Czy to jest... Coś się patrzy trawę, po co mi to? O nie, 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 nie. Czy tu jest Nuln? Nasiono Lirma. Ażem odwalił, ażem odwalił. No to Shiro żeś narobił. Gdzie to jest? Tu jest rozsiewacz kwiatów. O i tu na tym wzgórzu niech sobie to rośnie. Niech będzie i tych partikli 200. O dziwo, tu nie ma problemu. Jeszcze. Jeszcze, właśnie. To jest dobrze powiedziane. Jeszcze nie ma problemu. To nasionko. Nie no, bo to i dla was jest gorzej do oglądania i dla mnie też kurwiające takie jest, jak te partikle są tutaj aż nadto, nie?
Jest ich za dużo, ewidentnie. Tusk. Już nie mam nic, dobra. I tu sobie rośnijcie, te drzewa zaraz to zakryją. Pewnie tak mi się wydaje. Jak to wygląda? 26%. No, a my sobie po prostu teraz wejdziemy. O kurde, tylko ja nie mam chyba tlenu. A jednak mam. Critical, wiem. Wszystko wzięte? Wzięte. O, i teraz chodzimy do bazy i nie ma żadnego problemu z DPS-ami. A jednak coś tu jest. Ej, coś tu jeszcze się wali. Jak to wygląda? 350 pleoma. Kora drzew i mutagen. Again, oh shit, here we go again. Czyli tak, 3 wody. A nawet 6 chcę weź. A co tam? 6. Potrzebujemy również... Raz, dwa, trzy. Dobra. I do mutagenu potrzebujemy również jeszcze 2 siarki. I nie pamiętam co. Nabój metanowy. O, wystarczyliście się? Tak krzyknąłem. Mam nadzieję, że nie. Tylko to? Tylko to. Tylko i wyłącznie to. Zobaczymy, czy w ogóle coś wykryje, bo możliwe, że tak naprawdę... No, zaraz pokażę, że nie wykryło nic i dupa, nie? Dobra, mamy mutageny. A, kora drzewa jeszcze. Ja już muszę kończyć powoli odcinek, moi drodzy, ale jeszcze wam pokażę, że czy coś tu jest, czy nic nie ma. Przekonamy się zaraz sami. Akurat 2 sztuki, tyle ile mi było potrzebne. Cieszę się z tego powodu. Niezmiernie. Niezmiernie się cieszę. Ok. Mutagen, kora. Kora, tak, tak jest. Kurwa, tylko ja, no, o jest, coś Shiro zrobił. Panie Tusk, to jest złote nasiono. Gdzie tu się Tusk rozsiewa? Z trawy? Trawy. No i muszę zapierdzielać teraz tam, no. Tak, będzie 40 minut odcinka, niech będzie. U ciebie też zamienimy, bo ty mi się nie podobasz. O, 350%, to ma być spoko. Tuska mamy, złote nasiona mamy. Mamy, złote nasiona mamy. Wow, what? Tu gdzieś jest. To. Czy ja naprawdę nie wziąłem tego? Orema, tak? Orema, dobra. Oreo smak radości. Nie, to Haribo było smak radości dla dzieci i dorosłych. Nie ma lokowania produktu, spokojnie. Dobra. Tu już mamy nasionko nulna pestera? Pestera? Changa był chyba. Kurwa, nie pamiętam. Ja to jestem udany. Tuska chyba nie było. Kurde, pana Tuska nie było. Dobra, mutagen, kora drzewa i orema. Nie znaleziono dopasowań. A Tuska mi wcięło. Zamknęli mi Tuska. Tu... Panie Tusk. Panie Tusk, tu jest pan Tusk, dobra. Pan Tusk jest tu. Tu też nie znaleziono dopasowań, czyli nie ma z tego niestety nic, co by się nam przydało. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafters. Trzymajcie się. No i hej.